Czy Sylwester Wardenga straci wizerunkowo na współpracy z Fame MMA? A jak wygląda obecny wizerunek Fame MMA? Czy jest to organizacja, która wciąż może nazywać się liderem organizacji freakfightowych? Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta, jestem PR-owcem i dzisiaj porozmawiamy sobie o wizerunku Sylwestra Wardęgi w kontekście współpracy z Fame MMA. Przez kilka ostatnich dni trochę się o tym mówi, bo miała miejsce druga konferencja przed 13. galą, która odbędzie się 26 marca. Ale od początku. Sylwestra Wardęgi chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to postać znana w polskim internecie, zresztą nie tylko w polskim. Popularność zdobył jako twórca internetowych pranków, a ostatnio działa wokół Commentary polskiego i jest jednym, jeżeli nie największym kanałem Commentary w Polsce. Na swoim kanale Wataha Królestwo publikuje filmy, które są mocnymi filmami, przeważnie. Podejmują mocne tematy, skamy, jakieś niezałatwione sprawy wśród influencerów. Sylwester znany jest z tego, że docieka prawdy, pokazuje ją, przedstawia i jest takim trochę szeryfem polskiego internetu. Jest to wizerunek, na który w ostatnich latach pracował i zdobył bardzo dużą społeczność wokół siebie. Zgromadził bardzo dużą społeczność, nazywają Watachą. I wiem też, że sporo widzów z kanału Watacha przyszło również na mój kanał, bo Sylwester kilka razy moje filmy na swoich live'ach oglądał. W zeszłym roku, w roku 2021, Sylwester odbył dwie walki na Fame MMA i tak jakby zaczęła się jego przygoda z tą organizacją. Obie walki przegrał, po czym zniknął na kilka tygodni, ponieważ miał operację i powrócił jako współpracownik organizacji. Obecnie Sylwester prowadzi konferencje, prowadzi niektóre cage'e. Natomiast ja już od jakiegoś czasu zaczęłam się zastanawiać, jaką rolę rzeczywiście pełni Sylwester w ramach tej organizacji. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, kiedy zapaliła mi się taka pierwsza żaróweczka, a miało to miejsce przy pierwszej konferencji przed galą 13. galą Fame MMA. Ponieważ podczas tej konferencji Sylwester zapowiedział, że federacja wystąpi z pozwem przeciwko byłemu zawodnikowi, Kasjuszowi Życińskiemu, który obecnie pełni rolę włodarza konkurencyjnej organizacji. Poinformował wtedy Sylwester, że Kasjusz złamał umowę, złamał punkt umowy mówiący o zakazie konkurencji przez rok po zakończeniu umowy. W związku z tym ten pozew będzie opiewał na 1 000 000 zł. I chciałbym tutaj poinformować, że z racji tego, że każdy zawodnik, ja też tak miałem, ma zakaz konkurencji nawet po zakończeniu umowy na kilka miesięcy i ten Kasjusz miał zakaz konkurencji na 12 miesięcy od zakończenia jego umowy, a jednak ten zakaz złamał, to Fame MMA zdecydowało się go pozwać na kwotę 1 000 000 zł. I zaczęłam się wtedy zastanawiać, czy to Sylwester powinien taką informację przekazywać, zwłaszcza ze szczegółami dotyczącymi umowy. No bo umowa zawierana jest pomiędzy federacją a zawodnikiem i umowa jest z reguły dokumentem poufnym. Oczywiście nie znam zapisów danej umowy, ale pamiętam i może uda mi się znaleźć ten film, chociaż już próbowałam go szukać. Więc nie wiem, na jakim kanale go widziałam. Pamiętam, że po konferencji widziałam fragment relacji, na której do Sylwestra podchodzi Krzysztof Rozpara i mówi, że takie są zapisy w umowie, ty jako współpracownik masz oczywiście do tej umowy wgląd i będziemy Kasjusza pociągać do odpowiedzialności. I kiedy zobaczyłam właśnie ten fragment filmu, to zaczęłam się zastanawiać, jako kto Sylwester ma dostęp do umowy. No bo jest współpracownikiem, jest prowadzącym.
a umowa jest dokumentem poufnym. Czyli może mieć dostęp do każdej umowy z pracownikami? Jak powinni się czuć w związku z tym pozostali zawodnicy? Czy mogą czuć się bezpieczni, że zapisy w ich umowach są poufne, czy nie? Więc zaczęłam się nad tym zastanawiać pod kątem tego, jaką rolę Sylwester pełni w organizacji i pod kątem tego, jaki jest poziom profesjonalizmu Fame MMA w kontaktach z zawodnikami w kwestiach poufnych. I to była pierwsza taka sytuacja, gdzie zapaliła mi się żaróweczka w kontekście roli Sylwestra, jego wizerunku, a Fame MMA, a współpracy z tą organizacją. Druga wielka żarówka zapaliła się podczas drugiej konferencji Fame MMA, która miała miejsce 20 marca. I w skrócie opowiem Wam, co się wydarzyło na tej konferencji. Otóż trzecia część konferencji, na której występowali m.in. Amadeusz Ferrari Roślik i Adrian Polak-Polański, którzy mieli odbyć walkę bez limitu czasu w kategorii MMA. Jak się okazało, podczas konferencji Amadeusz doznał kontuzji, o której poinformował federację 10 dni przed konferencją i nastąpił ciąg dziwnych zdarzeń. Po pierwsze, w kontekście profesjonalizmu federacji. Ja rozumiem, że jest to federacja freak fightowa, rozumiem też, że to mogła być ustawka, ale przy ustawce uważam, że mimo wszystko federacja powinna o swój wizerunek zadbać. Natomiast sprawy wyglądają następująco. Federacja 10 dni przed drugą konferencją wie, że zawodnik jest kontuzjowany. Zawodnik ich o tym informuje, ma też opinię lekarza z kliniki współpracującej z Fame MMA. Przez 10 dni federacja nie informuje o tym opinii publicznej. Ciągle jest promocja tej walki, wychodzi trailer na cage'u, który prowadzi Sylwester Wardenga, również nie ma na ten temat żadnego słowa. Jak powiedział zawodnik na konferencji, federacja zabroniła mu informować o swojej kontuzji. Więc 10 dni przed konferencją federacja ma informację, że do walki prawdopodobnie nie dojdzie, no bo zawodnik jest kontuzjowany, jednak ciągle buduje hype na tę walkę, ponieważ walka ta była jedną z najgorętszych, jeżeli chodzi o emocje, właśnie w karcie walk. I jak to się ma do faktu, kiedy federacja konkurencyjna w dzień gali wiedziała, że do jakiejś walki nie dojdzie, bo zawodnik się wycofał i nie poinformowała o tym z wyprzedzeniem, a jeden z włodarzy Fame MMA, Boxdel, wtedy pisał na swoim Twitterze: no więc w tym kontekście Fame MMA zrobiło dokładnie to samo, tylko trwało to dłużej. I następnie podczas konferencji Amadeusz Ferrari przeczytał opinię lekarza odnośnie swojej kontuzji. Opinia brzmiała tak. Mój lekarz, tego człowieka nigdy nie znałem, więc jest napisane: zwichnięcie, przecinek skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy. Czyli tam nie ma żadnego złamania ani... Ale no przepraszam, nie, złamania, potwierdzę. Przez 2 godziny zawodnik był niejako zmuszany do tego, żeby jego walka się odbyła. Przykre newsy, moi drodzy widzowie. Były, Amadeusz, potężne zapowiedzi. Jak to się z Polakiem nie rozprawisz, jak ty go zniszczysz, jakie ty soccer kiki będziesz kopał. A się dowiedziałem teraz, że uszkodziłeś paluszek w jednej ze swoich stóp i już chcesz zmienić całkowicie reguły walki. Już nie chcesz, żeby to był bez ograniczenia czasowego, tylko chcesz 3 rundy w boksie. Skąd taka zmiana? Skąd się dowiedziałeś, że paluszek uszkodziłem? Ze swoich źródeł. Dwarfy mi wykopały. No ale czytałeś opinię lekarską i co ja tam mam konkretnie zrobione? A co masz konkretnie zrobione? No to mogę ci przeczytać na głos, jak jesteś. Bo ja też mam tą opinię lekarską, tak. To już, czy ty w ogóle wykonywałeś jakieś badanie USG? Nie, rentgen był robiony. Nie mam złamania żadnego. Mam to, co ci przeczytałem. Nie ma żadnego złamania, tylko po prostu jest jakieś zwichnięcie palca, tak? No nie, no nie...
Słuchaj, można to przedstawić, Amadeusz, stało ci się kuku, kurwa, paluszek cię boli, czemu nie wyjdziesz do walki? Amadeusz, ale wiesz, i ja to wiem, kurwa, i na pewno spora część inteligentnej publiki, że tak z dupy to bym się na pewno nie wycofał i to nie jest tak, że ja się wycofałem, tylko zostałem do tego zmuszony i przebadałem się w klinice, z którą Fame MMA ma podpisany kontrakt i nigdy wcześniej nie miałem styczności z tym lekarzem. Bo chodzi o to, że już w twojej przeszłości się zdarzały jakieś, no? Teoretycznie mówiłeś, jakieś kontuzje, tak twierdziłeś, a później to się gdzieś tam wszystko rozmazywało. Tak. Przez ponad 2 godziny trwania tej konferencji zawodnik był zmuszany właściwie, postawiony pod ścianą. Została wywierana na nim bardzo duża presja, żeby jednak wyszedł do walki. I w tym kontekście zastanawia rola Sylwestra Wardęgi. Dlaczego? Dlatego, że Sylwester występował tam niejako jako strona negocjacyjna. Negocjował z zawodnikiem jego wyjście do tej walki. Czyli niejako był reprezentantem Fame MMA. Więc wyszedł daleko poza rolę prowadzącego konferencję. Potem Sylwester 2 razy wychodził z zawodnikiem, z zawodnikami. Pierwszy raz wyszedł z konferencji, idąc z Amadeuszem Ferrarim do lekarza. Dlatego, że Amadeusz Ferrari został przymuszony, by poddać się badaniu lekarskiemu. Miał mieć zrobione USG. Lekarz podotykał stopę i powiedział, że nie ma objawów klinicznych, czyli nie ma spuchnięcia tej stopy, a zawodnik czuje ból. Sylwester chciał nagrywać całość, co wydaje mi się pomysłem absurdalnym, bo ja rozumiem, że mamy do czynienia z freak fightami, ale każdy człowiek ma prawo w prywatności do badania lekarskiego. I to był pierwszy raz, kiedy Sylwester jako przedstawiciel federacji wyszedł z konferencji i po prostu poszedł z zawodnikiem na to badanie. Drugi raz, kiedy Sylwester wyszedł, miał miejsce, kiedy konferencja trwała już bardzo długo. Zawodnicy ustalali różne kwestie i w końcu jeden z włodarzy, Boxdel, powiedział do zawodników, żeby wyszli porozmawiać z prezesem i ustalić pewne kwestie. Więc zawodnicy wyszli i Sylwester poszedł z nimi. I tu po raz drugi jakby wyszedł poza rolę prowadzącego, bo poszedł tam jako kto? Jako osoba, która ma nagrywać ustalenia? Ustalenia są pchne pomiędzy zawodnikami a federacją i tak naprawdę nie powinno mieć miejsca ich nagrywanie, jeżeli federacja chce uchodzić za profesjonalną. Natomiast po jakimś czasie Sylwester wrócił, zawodnicy jeszcze dogadywali różne kwestie. Finalnie zawodnicy po powrocie z negocjacji potwierdzili, że do walki dojdzie, a o zasadach, na jakich ma do niej dojść, poinformują następnego dnia. Konferencja została zakończona i odbiorcy tej konferencji, osoby, które ją oglądały, zaczęły ją podsumowywać. I komentarze, mówiąc delikatnie, nie są przychylne ani w stosunku do federacji, ani w stosunku do Sylwestra Wardęgi, dlatego że widzowie nie zrozumieli, jaką rolę on tam pełnił, bo ciężko było to zrozumieć. I zarzucili Sylwestrowi po prostu brak profesjonalizmu, że powinien być tam prowadzącym, a nie jakąś stroną w tym konflikcie, stroną w tych ustaleniach i nie powinien jako prowadzący jakby z ramienia federacji przyciskać zawodnika, by ten wyszedł do walki. Tym bardziej jeszcze po 2 godzinach takiej presji przed ponad 300-tysięczną widownią, jak zliczyć wszystkie kanały, na których ta konferencja była. Po czym po właśnie tych 2 godzinach Sylwester pod koniec konferencji mówi, ale nikt cię nie zmusza. Gdyby nikt nie zmuszał do walki Amadeusza Ferrariego, to po tym jak Amadeusz powiedział, że jest kontuzjowany, zostałby ogłoszony nowy zawodnik. Konferencja miała miejsce w niedzielę, we wtorek Sylwester opublikował film. Film też Wam linkuję w opisie mojego filmu,
Ale to, co mnie bardziej interesuje niż ten film, to to, co Sylwester napisał w przypiętym do niego komentarzu. Komentarz jest bardzo długi i widzicie tutaj jego całość, ale też możecie go zobaczyć pod filmem Sylwestra. Ja skupię się na kilku kwestiach, na które chciałabym Wam zwrócić uwagę. To wszystko robi się bardzo mętne. 7 dni temu na Cage Amadeusz zapowiadał, że zniszczy Polaka w oktagonie i że jest świetnie przygotowany. 2 dni temu dowiaduję się, że od ponad 10 dni jest kontuzjowany, o czym nikt mnie nie informował. Ferrari twierdzi, że federacja zabroniła mu o tym mówić, co uważam za bardzo słaby ruch, bo wiedząc, że jest ryzyko, że walka się nie odbędzie, dalej budowano hype całej gali wokół tego starcia. I tak, tutaj Sylwester mówi, że nikt nie poinformował go o tym, że Amadeusz jest kontuzjowany, ale jako kogo powinni go poinformować? Informacja ta jest informacją poufną pomiędzy federacją a zawodnikiem. I to, że mało profesjonalnym jest ze strony federacji, że wiedząc o kontuzji dalej, tak jak napisał Sylwester, budowali hype wokół tej walki, to jedno, ale jako kto Sylwester powinien zostać poinformowany? Bo czy Hubert Mściwujewski, który jest drugim prowadzącym konferencji, też powinien mieć takie pretensje, że nie został poinformowany? Wydaje mi się, że nie, dlatego że jest to zaburzenie właśnie roli, jaką Sylwester pełni w tej organizacji. Lekarz sprawdził zakresy ruchów u Amadeusza, byliśmy tam kilkadziesiąt minut i Amadeusz zgadzał się z lekarzem na nagrywanie dźwięku, się nie zgodził. Na konferencji powiedział, że lekarz tylko go dotknął i od razu postawił diagnozę, a tak nie było. Rzeczywiście nie było ich kilkadziesiąt minut, ale warto podkreślić, że to jest 21 minut. Więc 2 minut zabrakło do tego, żeby powiedzieć, że nie było ich kilkanaście minut, więc to badanie nie trwało aż tak długo. Od wyjścia Sylwestra z Amadeuszem do przyjścia Sylwestra z Amadeuszem 21 minut. Co najważniejsze, na nagraniu słyszycie, że trener Amadeusza zgadza się na walkę 9 minut bez przerwy w małych rękawicach boks. Nagle Adrian Polak się nie zgadza i będziemy mieli meksykańskie rękawice 3 razy 2 minuty. O co tutaj chodzi? I tutaj jest takie sugerowanie, że coś jest dziwnego z tą kontuzją, z tymi zmianami. Zresztą dalej Sylwek pisze, już przed kontuzją było wokół tej walki zamieszanie i grożenie, że się nie odbędzie, o czym nie wiecie. Nie wiemy, bo możemy ocenić tylko to, co komunikujecie na zewnątrz. Oskarżenia, że byłem na konferencji za bardzo dociekliwy, bo Fame mi zapłacił, są śmieszne. I z tym zdaniem ja mam duży problem, nie wiem jak wy, bo tu nie chodzi o dociekliwość. Chodzi o to, że Sylwester wyszedł z roli prowadzącego i nagle stanął w roli przedstawiciela Fame MMA. Bo to wszystko, o czym Sylwester mówił na konferencji, dopytywał, czy Amadeusz miał USG, czy nie, etc., to powinny być rozmowy pomiędzy federacją a zawodnikiem przed konferencją. I wydaje mi się, że jest to jakieś niezrozumienie przez Sylwestra tego, o co chodzi widzom. Bo widzom chodzi o to, że zamiast być bezstronnym obserwatorem, dopytującym o pewne rzeczy, on wyciąga jakieś SMS-y pomiędzy menadżerem a Fame'em, no i stawia się jakby w roli Fame'u, próbując udowodnić Amadeuszowi, że ten kręci, mówiąc kolokwialnie. Dalej Sylwester pisze o tym, jak wygląda współpraca. Ofertę dostałem na kilkuletnią współpracę z uwzględnieniem inflacji, ale zgodziłem się tylko na rok. 31 grudnia zdecyduję, czy mi się tu podoba i zostanę, czy może jednak przeniosę się do innej federacji. Na pewno nie podoba mi się to, że nie dowiedziałem się o kontuzji Amadeusza wcześniej, bo mógłbym zebrać wtedy więcej informacji i nie byłoby takiej szopki na konferencji. I tutaj ponawiam swoje pytanie, dlaczego to Sylwester miałby wcześniej wiedzieć o tej kontuzji. Jako kto? Chyba, że jest coś, o czym my nie wiemy. Chyba, że ta współpraca Sylwestra to nie jest tylko prowadzenie, tylko bycie jakimś przedstawicielem Fame MMA wśród zawodników. No nie wiem. Nie wiem, bo takich informacji nie ma. Możemy ocenić tylko to, co widzimy. Mam nadzieję, że pewne osoby pozbawiłem złudzeń. Wiele osób wykreowało sobie mój wizerunek, że jestem bardzo dobrym człowiekiem, a to nieprawda.
Przyznam, że to zdanie nie podoba mi się, dlatego że przede wszystkim jest takie bardzo emocjonalne i trochę tutaj Sylwester próbuje, nie wiem, jakąś odpowiedzialność za swój wizerunek zrzucić na odbiorców, że oni sobie wykreowali jego wizerunek, że on jest dobrym człowiekiem, a to nieprawda. Tu nie chodzi o to, czy jest dobrym człowiekiem, czy złym człowiekiem, tylko o to, że według odbiorców zachował się mało profesjonalnie podczas konferencji. Jestem ścibski, dalej taki pozostanę. Jestem w tej branży za długo, by wierzyć wszystkim na słowo, zwłaszcza, że wiem również, jak sprawy wyglądają zakulisowo. Jasne, ty wiesz, ale my jako widzowie nie wiemy, więc możemy oceniać tylko to, co widzimy na zewnątrz. Oceniamy komunikację zewnętrzną. Mam do siebie żal o to, że pozwoliłem, by te negocjacje odbywały się na konferencji. Rozumiem, gdyby trwało kilka minut, ale przerodziło się to w ponadgodzinny cyrk, w którym padła nawet propozycja walki w jednej małej i w jednej dużej rękawie. I tutaj rzeczywiście powinno paść zdanie, powinna paść propozycja, że panowie, skoro są jakieś niedomówienia, to może pójdziecie za kulisy i z federacją sobie pewne kwestie wyjaśnicie. I to by jakby odcięło Sylwestra od federacji. Na zasadzie jestem prowadzącym, który jest obiektywny, który widzi, że jest chaos, widzi, że pozostali zawodnicy zostali w ogóle przykryci tym tematem, właściwie mogłoby ich tam nie być, więc daje propozycję, żeby i federacja, i zawodnicy sobie pewne rzeczy omówili za kulisami, ale nie idzie na to omówienie, tylko zostaje jako prowadzący. Szkoda mi w tym wszystkim widzów oraz innych zawodników, za to chciałbym przeprosić. Czyli chcę przeprosić za to, że pozwolił, żeby te negocjacje trwały. Natomiast zauważcie, że pada zdanie za to chciałbym przeprosić, a nie przepraszam. Coś innego. Niby to samo, ale nie do końca. Chciałbym cię przeprosić. No to przeproś. Samo chciałbym to jest jakiś zamiar. Popełniłem błędy prowadząc trzeci panel i wyciągnę z tej lekcji odpowiednie wnioski. To bardzo dobrze, bo trzeba wyciągać wnioski na podstawie tego, co się wydarzyło. Wiadomo, lepiej się uczyć na cudzych błędach, ale przeważnie uczymy się na własnych. Więc dlaczego tak się wydarzyło, że po jednej konferencji tak wiele negatywnych głosów na temat Sylwestra i prowadzenia tej konferencji jest? Dlatego, że Sylwester zbudował sobie wizerunek i to on sobie zbudował wizerunek w oczach odbiorców. Nie można tutaj przenosić odpowiedzialności na odbiorców, że to oni mają jego wizerunek, bo jego wszystkie działania prowadzą do tego, żeby uważać go za szeryfa internetu, za kogoś, kto drąży, za kogoś, kto robi gruntowny research, etc. i wydaje opinie. Na to Sylwester przez cały czas pracował, że on jest takim arbitrem internetu. Ja to tak odbieram. Pytanie, czy wy też to tak odbieracie? I było kilka takich sytuacji, w których Sylwester wydawał opinię, która wpływa na postrzeganie różnych sytuacji przez odbiorców. Przy sytuacji z Krzysztofem Lekstanem Leksiem Sylwester oczyścił go jakby z zarzutu, że Leksiu pisał do 14-latki. Sylwester zrobił research, skontaktował się z dziewczyną, okazała się, że ma 15 lat, więc w kontekście tej dziewczyny oczyścił go z prawnych zarzutów. Natomiast podczas wywiadu w Psiakobusie, na co ja zwracałam uwagę, nie padły dwie kwestie, które ze strony Sylwestra powinny według mnie paść, co by pokazało jego większy obiektywizm w danej sprawie. Mówiłam o tym w jednym ze swoich odcinków i teraz widzicie tego fragment. A druga kwestia, która uważam powinna się w tym wywiadzie pojawić, to pewne pytania, których Sylwester nie zadał. Czy Leksiu uważa, że w kwestii moralnej zmienia cokolwiek fakt, że dziewczyna miała 15, a nie 14 lat? I dlaczego wysyłał swoje zdjęcia w bieliźnie czy inne tego typu bez zgody dziewczyn, do których je wysyłał?
Przy aferze budowlanej, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, Sylwester wydał bardzo jednoznaczną opinię na temat tego, czy na miejscu tej afery doszło, czy nie doszło. Na podstawie tego, że on widział filmik. O tym mówiłam, tu macie fragment. Natomiast chciałam Wam zwrócić uwagę na jeden fragment, który bardzo mi się w tym gejczu nie spodobał. Co, no zgodził kogokolwiek, stary? Słucham? Zgodził kogokolwiek. Powiem Ci tak, z dźwiękiem słuchałem to, ta dziewczyna wielokrotnie prosi, nie nagrywajcie mnie, ale nie jest sztywna od wódki. Jest pijana, ale uważam, że gdyby chciała zejść, to by zeszła. Więc tutaj trzeba Cię oczyścić, że na pewno nie zgwałciłeś. To jest fragment, który bardzo mi się nie podoba. Po pierwsze, kim jest Sylwek, aby oceniać, czy dziewczyna na tym filmie była w stanie pójść stamtąd, gdyby chciała? Kim jest Sylwek, żeby oceniać, czy to był, czy to nie był? Więc Sylwester sam siebie stawia w roli rozjemcy, w roli osoby, która mówi, tu trzeba Cię oczyścić. No, tylko pytanie, czy to nie poszło za daleko? Czy nie powinien się cofnąć 3 kroki i zastanowić, czy aby na pewno taką rolę powinien pełnić? Bo kiedy czujesz się rozjemcą, czujesz się arbitrem, czujesz się sędzią internetowym, no to łatwo żeby noga się powinęła i takim powinięciem nogi była właśnie ta konferencja Fame MMA, ale też kiedy czujesz, że masz taką władzę, że możesz komuś, kogoś oczyścić, no to to też wpływa na twoje ego, na twoją pewność siebie, przesadną pewność siebie, co może pokazywać ten fragment. Ja to mam wrażenie, dobra, że tak przysiągłeś w dobra, internet, to zrobimy trening, zobaczymy, potrafisz, czy to przemęczy. Tak, wiesz, kurwa, ja wiem, człowiek, że teraz pierdolisz pod kontent, włączyłeś swoją kamerę, dokładnie, nie, dokładnie nie, to robisz. Nie, wyczułeś nawet, kurwa moment i będziesz teraz pierdolić. Mam wyjebane. I uważaj, bo ja też mogę zacząć drążyć. I uważaj, bo ja też mogę zacząć drążyć. Sylwester mówi, uważaj, bo ja też mogę zacząć drążyć. I to jest taka, wiecie, internetowa groźba, gdzie wiadomo, że twórcy obawiają się Sylwestra, ale to też pokazuje jego zdanie o sobie, o tym, jaką ma moc w internecie. Wy możecie ocenić, czy jest to pozytywne, czy nie. Co wy myślicie o wizerunku Sylwestra i tej współpracy z Fame MMA? Bo zaczynają pojawiać się głosy, że Sylwester nieco za bardzo poczuł się w internecie, poczuł się właśnie tym arbitrem internetowym i czy według Was ta współpraca z Fame MMA mu pomoże, czy zaszkodzi wizerunkowo? Dajcie znać, co Wy na ten temat uważacie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do lajkowania. Zapraszam Was na Instagram, zapraszam Was na moją stronę internetową. A ja dziękuję, że byliście razem ze mną w świecie widzianym okiem PR-owca.